Michał, rozmawiamy chwilę po twoim treningu. Widzę, wróciłeś do pełnej sprawności, jest gaz, jest szybkość, moc. Nabrałeś chyba trochę mięśni. O tej kontuzji, o tych problemach z tymi łokciami chyba już zapomniałeś, prawda? No, zapomniałem i myślę, że nie ma o czym rozmawiać, trzeba iść do przodu i jest dobrze, jest bardzo dobrze, łokcie mnie nie bolą ani po sparingach, wiadomo, że tam trochę mnie po pierwszym sparingu bolały, trochę ten prawy, ale już po drugim w ogóle już mnie nic nie bolał i jest bardzo dobrze. Ale jeszcze nie wiem, jeździsz do lekarza, jakieś konsultacje masz, czy już na razie lekarz ci nie interesuje? Chodzę na rehabilitację cały czas. Teraz wiadomo, że już mniej, bo te łokcie już ręce się prostują, ale cały czas chodzę i mamy jeszcze jedną konsultację 27 czerwca. Sparingi będziesz zaczynał z tego co wiem, z tego co rozmawiałem z Adamem, tak? No tak, od poniedziałku zaczynamy jakieś luźne sparingi. No i później przed walką tam wiadomo, że trzeba mnie zrobić ze 3-4 mocniejsze. Jesteś już po kilku sparingach, chyba bodajże dwóch, z Pawłem Kołodziejem w Warszawie sparowaliście. Co ty żeś tam mu chłopie narobił? Bo tam podobno było tak ostro, że Andrzej musiał, Gmitruk, was rozdzielać. Faktycznie były to takie mocne sparingi? Sparingi, wiadomo, że były mocne. Pierwszy sparing nawet 7 rund. 3 rundy z Darkiem Sękiem, 4 rundy z Pawłem Kołodziejem. Następny sparing też chyba 6 albo 7 rund. Nie pamiętam, jestem dobrze przygotowany. Myślę, że 8 spokojnie wytrzymam teraz. Chciałbyś kiedyś w przyszłości zaboksować z Kołodziejem? Myślisz, że to jest pięściarz, który by ci pasował? Myślę, że tak. Jakby doszło do takiej walki, to mógłbym boksować. Koncentrujemy się na najbliższym pojedynku. No i co? Miałeś z boją boksować, nie wyszło w tamtym roku, były problemy. No ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Za nieco ponad 3 tygodnie będziesz miał okazję w końcu się z nim zmierzyć. Rozpracowany zawodnik? Rozpracowany tutaj. Podejrzymy go jeszcze z trenerem Adamem Jabłońskim. Mamy go nagranego. No i co, wychodzę do ringu i wygrywam tą walkę następną. I do następnej się przygotowujemy. Powiem ci tak, jak zobaczyłem, co ty prezentujesz, jak mocno bijesz, jaka jest dynamika, to chyba ten najbliższy pojedynek to będzie spacerek. Masz już w głowie mniej więcej plan na dalsze przygotowania, no bo wiadomo, ten najbliższy pojedynek to ma być tak zwane przetarcie, ale prawdziwy test czekacie w międzyzdrojach z Rosbergiem, tak? No tak, walka już 10-rundowa, wiadomo, trzeba będzie te siły inaczej sobie rozłożyć. To, że będę przygotowany, to będę przygotowany na pewno, tylko zobaczymy, jak ja sobie to, muszę sobie to rozłożyć w głowie, tak? Wszystko zależy od głowy, żebym się nie podpalił, żebym sobie to wszystko poukładał tak, jak powinno być i żebym boksował od początku na luzie, żebym się nie podpalał. I jak będzie tak, wszystko dobrze, to myślę, że ten dystans przeboksuję, jeżeli trzeba będzie w ogóle przeboksować 10 rund. A będziesz miał po tym czerwcowym pojedynku w ogóle jakąś przerwę, czy od razu wchodzisz na salę i zaczynasz przygotowania do kolejnej walki? Ja myślę, że 3-4 dni trzeba będzie zrobić takie przerwy, tak jak w tamtym tygodniu zrobiliśmy taką przerwę 3-dniową i dzisiaj już się bardzo dobrze czuję. Wiadomo, że od poniedziałku zapierdzielam 2 treningi dziennie. Jestem dzisiaj już trochę może podmęczony, ale jutro sobie zrobię basen, pobiegam i od poniedziałku będzie dobrze. Przygotowaliśmy się na galę 6 czerwca, której nie było i dlatego taka przerwa była w tamtym tygodniu 3-4-dniowa i się dobrze po niej czuję. Tak, tak jak mówię, po tej walce zrobimy 3-4 dni przerwy i tam Rafał Wojda na pewno ułoży już jakiś plan, no i będziemy go realizować. Ale to pewnie będziesz ciągnął tą formę i teraz zbudujesz do czerwca i później będziesz ją ciągnął na międzyzdroje. Tak, będziemy podtrzymywać cały czas tam, to samo, wiadomo, treningi jakieś, siła dynamiczna, wiadomo, już takie ciężkie nie będziemy robić, no i 2 treningi dziennie będziemy ciągnąć to samo do międzyzdroi. Ale fajnie, że Rafał wszedł również w te treningi typowo techniczne, bo nawet jak dzisiaj patrzyłem na tą tarczę, to bijesz inne ciosy, nowe kombinacje. Zaczynacie wkładać się w życie. No tak, inne kombinacje. W ogóle Rafał tutaj wydłuża mi te ciosy. Chce, żebym bił jak z największym skrętem i widzę, że to przynosi jakieś efekty. Wiadomo, trener Adam Jabłoński ma swoje plusy, Rafał ma swoje plusy, zawsze wniósł to coś nowego, świeżego. No i tak jak widzisz, jest coraz lepiej.
Dużym takim problemem, no może nie wiem czy dużym, ale jakimś tam problemem było, że boksowałeś wszystkie ciosy na jedno tempo. Poprawiłeś to trochę? Myślę, że tak, że na tych sparingach już to zaczyna być widoczne, ale to jeszcze przyjdzie, myślę, że z doświadczeniem. I Adam mówił, że dużo pracowałeś nad lewą ręką i również to poszło do przodu. No tak, tutaj pracujemy cały czas nad tą lewą ręką. Lewa ręka powinna stopować, powinna być, jest mocna i powinna być bita na całą długość i nad tym pracujemy. Polsat Boxing Night. Każdy chce we wrześniu boksować, ja się wcale nie dziwię, no jest to wielka impreza. Ty również byś chciał sobie poboksować, zaprezentować się publiczności na tej imprezie. Z kim byś bardziej wolał boksować? Z Jerzewskim czy z Janikiem? Mimo, że z Nikodemem to raczej są małe szanse, że akurat na tej imprezie się skonfrontujesz. Ale chyba Łukasz Janik by cię interesował, tak? No jeden tak jak i drugi, wiadomo, to jest Polsa Boxing Night, każdy by na tej gali chciał zaboksować, ja również, także no czekamy, zobaczymy jak sprawa jest rozwojowa i zobaczymy jak to się wszystko ułoży. No bardzo bym chciał na tej gali zaboksować. Znaczy, no z Nikodemem Jerzewskim, no wiesz, ty byś chciał, trener by chciał i strona druga również by chciała, ale z tego co ja tam słyszałem i wiem, to Polsat tej walki nie chce. Trochę szkoda, bo mógłby być chyba ciekawy pojedynek. Natomiast no, walka z Janikiem, no to byłaby dla ciebie na pewno czymś sporym, tak? No bo jeżeli byś się dobrze zaprezentował i sprawił sensację, pokonując takiego doświadczonego i dobrego pięściarza, no to od razu byś, wiesz, wywindował do góry. No wiadomo, ale tak jak tutaj już Łukasz Janik jakieś tam wypowiedzi udzielił, że na Polsat Boxing Night może... Tak ci wejdę w słowo, póki mam to, wiesz, na tym, że jesteś Węgrem, że on jak pokona ciebie, to tak jakby, wiesz, Węgra pokonał. Tak jakby Węgra pokonał, no ale no nie wiem, po prostu może po tej walce tak mu się, nie wiem, coś tam się pobijało i dlatego tak powiedział, ale no nie chcę tej walki i powiedział, że może z Masternakiem boksować. No to ja nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ale są jakieś w ogóle rozmowy? Twój promotor Tomasz Babiloński rozmawiał? Czy to jest na razie tak, że ty coś powiesz, Łukasz coś powie i tak naprawdę stoimy w miejscu? Nie, myślę, że na razie stoimy w miejscu, ale ja się skupiam na tych dwóch walkach, tak? Zobaczymy jak te walki pójdą, zobaczymy jak będą się zachowywały te łokcie. Wiadomo, pierwsza walka nie powinna być teoretycznie taka mocna, ale druga już będzie 10-rundowa z dobrym zawodnikiem. Zobaczymy jak będą mnie, czy będę czuł te łokcie po walce, bo to będzie nieduży odstęp już od tej gali do Polsat Boxing Night. I zobaczymy jak będę się czuł też fizycznie, tak samo nie ma co mówić, tak? No zobaczymy co będzie się działo po tych dwóch walkach. No bo właśnie, no tu masz 22, masz te Międzyzdroje, miesiąc później jest Polsat Boxing Night, no i tak na chłopski rozum, wiesz, no stoczysz ciężką walkę 10-rundową z Rosbergiem, tak, no nie wiadomo jak ona tam się zakończy, no wiadomo, życzę ci, żebyś wygrał, tak, ale po miesiącu miałbyś boksować z Łukaszem Janikiem ciężką walkę, no jakoś, ja osobiście tego, wiesz, nie widzę. No właśnie, od początku duże tempo, tutaj w czerwiec, później sierpień, no i znowu jakby miał być wrzesień, no to zobaczymy jak to wszystko, jak się, wszystko będzie zależało od tego, jak będę się czuł. Powiedziałeś mi trochę o tych łokciach, jest jakieś prawdopodobieństwo, że ta kontuzja może wrócić, że na przykład po czerwcowej walce lub sierpniowej wrócą te dolegliwości? No tak jak rozmawialiśmy tutaj z lekarzem, to nie powinno to wracać, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, tak? Zobaczymy przy jakimś pierwszym przestrzelonym ciosie, jak to będzie się zachowywało. No zobaczymy, wszystko wyjdzie po walce. Czego ci mogę życzyć? Zdrowia teraz przede wszystkim. To co? Zdrówka, zdrówka, udanych tych sparingów, no i co? No i wracaj w czerwcu w dobrym stylu. Dzięki i pozdrawiam wszystkich kibiców.